Na początek tego wydania zaglądamy w okolice bloku numer 4 na osiedlu Okrzei, gdzie już niebawem mieszkańcy będą mieć do dyspozycji nowy plac wielofunkcyjny. Trwają właśnie roboty związane z utwardzeniem terenu, a wszystko powinno być gotowe do końca lipca. A teraz już przenosimy się na ulicę Getla, gdzie drogowcy zamknęli fragment od Uskoku do skrzyżowania z Piotrkowską. Dzięki temu roboty będą posuwać się szybciej. Po zlikwidowaniu Uskoku położą nową nawierzchnię, później przyjdzie czas na odcinek do skrzyżowania ze Staszica. Co ważne, kierowcy cały czas będą mogli dojechać do garaży. I zmieniamy temat. 36 nauczycieli z miejskich szkół i przedszkoli stara się o awans na nauczyciela mianowanego. By tak się stało, muszą zdać egzamin. Kadra pedagogiczna naszego miasta ciągle podnosi swoje kwalifikacje, doskonali się. Dla nauczycieli to również wartość dodana, w związku z tym, że podnosząc swoje kwalifikacje, zostają docenieni finansowo poprzez kolejny stopień awansu zawodowego. Myślę, że w jakiejś części na pewno pozwala nam to uatrakcyjniać swoją pracę i dostosowywać do potrzeb, jakie teraz są. Kadra się w dalszym ciągu doskonali, podnosi swoje umiejętności, chociażby między innymi poprzez różnego rodzaju szkolenia, dokształcania. Dziewczyny mają dużo wspaniałych pomysłów, stosują dużo metod aktywizujących w pracy z dziećmi. Większość nauczycieli ma już egzamin za sobą. Ostatnia grupa stanie przed komisją 26 lipca. A teraz zabieramy Was na Wawrzkowiznę, gdzie minionej soboty kilkudziesięciu miłośników wędkowania walczyło o puchar prezydenta miasta Bełchatowa. Zgodnie z zasadami zawodów, wszystkie ryby po zważeniu i zmierzeniu oczywiście wróciły do wody. Z kolei w Gigantach Mocy do końca wakacji można oglądać dwie wystawy przygotowane przez Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Pierwsza pokazuje życie ulicy, druga zaś snuje opowieść o sznurku. Warto zajrzeć do galerii na piętrze i zachwycić się niezwykłymi fotografiami. Mamy informacje dla fanów zdrowego, ekologicznego jedzenia. Tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca odbędzie się jarmark smaku, na którym będzie można kupić świeżą żywność wprost od producenta. Zapraszamy na Plac Wolności w piątek 26 lipca od godziny 8. Przez całe wakacje bawimy się na osiedlowym lecie w mieście. Już w tę niedzielę zapraszamy na osiedle dolnośląskie. Będą dmuchańce, gry, koncert bajkowy i mnóstwo innych atrakcji. Serdecznie już zapraszamy wszystkich mieszkańców. No i przypominam, że będę bacznie obserwował, które osiedle najlepiej się bawi, więc z pewnością po całym cyklu zakomunikuję, gdzie mieszkańcy są najbardziej rozbawieni. Zabawa przy kortach wystartuje o godzinie 16. Do zobaczenia. I na koniec jeszcze jedna informacja, tym razem dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Jeśli chcecie, aby informacja o nich pojawiła się na naszych kanałach, nic prostszego. Zajrzyjcie na bełchatów.pl, kliknijcie w baner Zgłoś wydarzenie i gotowe. Poza miejską stroną o tym, co ciekawego dzieje się w mieście w weekendy, informujemy także w każdy czwartek na naszym facebookowym profilu.